Mamy 11 marca, kilka dni po święcie Dniu Kobiet. Święto Dni Kobiet chyba powinno trwać codziennie. Tak wnioskuję. Dalej nie wiem, co powiedzieć. 8 marca nie wiedziałem, co powiedzieć. Dzisiaj też nie wiem, co powiedzieć. Więc kobietom życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Niech wasze święto trwa codziennie. Jechać swoim autem, nie? Uwaga! Wszyscy już? Tak. Na miejsca, gotów! Startujemy! Czy spędzanie Dnia Kobiet podczas biegu to fajna sprawa? Bardzo. A co jeszcze można robić tak podczas Dnia Kobiet, oprócz biegania? No, iść na spacer. Albo taki na romantyczny wieczór. Albo. Czy taki dzisiejszy bieg to tylko rozpoczęcie sezonu biegowego, czy też w większym stopniu uderzenie w Dnie Kobiet? Bo jest więcej kobiet, są prezenty, kwiaty. To znaczy, w dużym stopniu to jest Dzień Kobiet, jak gdyby ukoronowanie Dnia Kobiet, ale no mówię, tradycyjnie to się tak przyjęło, że po prostu składamy dwie jak gdyby oferty. Jedna jest rozpoczęciem sezonu biegowego dla Hermesa, ale to nie tylko, bo tak samo jest hojnie przyjeżdżają z Trzcińska dziewczyny. A z drugiej strony jest to, że te dziewczyny są szczęśliwe, zadowolone, bo mają akurat u nas szczęśliwe podpowiadają, czyli jeszcze można biec dalej. A szczególnie dziewczyny z Trzcińska zdrowia. Już nie wspomnę o tym ze Szczecina. Już się naprawiłeś. Już się naprawiłem. Jak mniej więcej trasa przebiegała w tym roku? Trasa przebiegała w tym roku? Nie, raczej my staramy się trzymać tą trasę, która jest. To jest wokół murów obronnych naszego miasteczka. To jest w granicach 2 km. Także ustalamy tak, że te dziewczęta, które są jeszcze nie tak zaawansowane w biegach jak te pozostałe, więc biegną tam 1, 2, 3, maksimum 5 okrążeń. Tak? Także biegną tak samo mężczyźni, no bo to byłoby też niezbyt dla mnie, wydaje mi, humanitarne, żeby rozpoczęcie sezonu było tylko same kobiety. Czy Dzień Kobiet lepiej spędzać na romantycznej kolacji, czy na takim biegu? Oczywiście, że na biegu. A później romantyczna kolacja. Romantyczne kolacje są passe. Czyli lepiej bieg. Zdrowie, siła i uroda. Pogoda dopisała, a czy frekwencja? Przepiękna pogoda, frekwencja też dopisała, no bo my stawiamy na jakość, nie na ilość. Frekwencja dopisała, naprawdę dziewczyny się postarały, przyniosły nam świeże bułeczki, nie wiem czy pan próbował, bardzo dobre zresztą, no pyszne. Są kiełbaski, jest grzaniec, jest herbata, jest kawa. Także teraz tylko nic do szczęścia, tylko po prostu siąść, spokojnie porozmawiać, sobota, podyskutować, tak, i pobawić się, no, w sensie takim, że my to robimy typowo na sportowo. Pijemy herbatę, jemy sobie bułeczki, cieszymy się, są dzieci, no i bardzo fajnie to, na takiej zasadzie. To. Jest sobota, dzień wolny, piękna pogoda, no wokół pełno pań. No właśnie. Czego chcieć więcej? Więcej nic, niczego nie trzeba, naprawdę. Dziękuję. Dziękuję również, dziękuję. Jak się biegało? Czy mogę zjeść? Oczywiście, no ja też jem, więc smacznego. No, dziękuję. Super, jak zawsze w Maryniu. Jesteśmy trzeci raz z kolei. I za każdym razem jest super, za każdym razem pozytywne emocje. Endorfiny uwolnione, jak to się mówi. Po biegu można tak sobie pozwolić na cukierki, ciasto, ciastka. To znaczy się, co niektórzy mogą mi przed biegiem i po biegu. W zależności, ale tak. Zawsze fajnie zjeść coś słodkiego. Ile dzisiaj kółek? Dzisiaj niestety tylko jedno. Tylko, jutro się nadrobi. Jutro się nadrobi, za tydzień w Pyrzycach nadrobimy. O, czyli jeszcze kolejny bieg czeka. Tak, kolejny. W tydzień temu była dawna Alcala, czyli San Probi. Dzisiaj jest Moryń, za tydzień są Pyrzyce. Powodzenia. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia i smacznego. I dziękuję.